Proszę Państwa, lepiej, żeby się ludzie więcej modlili, prawda, niż by się mieli podlić. Lepiej. Radio Tok FM, Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. Dzisiaj mamy motto dnia, proszę Państwa. Przeto upodobało się Bogu. Czytaj po prawej. Przeto upodobało się Bogu zbawić świat przez głupie zwiastowanie. Są to słowa z Biblii, które świadczą o tym, że Bóg wybrał ze świata to, co poniżone, to, co niskiego rodu, bo nie głupie, nie. To jest takim językiem, taką hiperbolą, że Bóg wybrał to, co poniżone, to, co upadłe, aby tym zawstydzić mądrych. Oczywiście mądrych w oczach ludzi, bo mamy tutaj jednak pokazaną piramidę głupich jaśków. Warszawa autorytarna, głupia. Tak. Radio Tok FM, Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. Proszę słuchać. Radio Tok FM, Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. Zaczynamy wiadomości. Obudź się, Polsko ma. Obudź się, Polsko ma. Niech przepadnie kłamstwa mgła. Proszę Państwa, jezioro kłamców. Zbliżają się obchody szóstej katastrofy smoleńskiej. Jako Polacy chcemy upamiętnić ten dzień, a przede wszystkim przedstawicieli naszej ojczyzny, którzy zginęli w katastrofie 10 kwietnia 2010 roku w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej do Smoleńska. Z tej racji w wielu miastach Polski będą miały miejsce uroczystości, główne oczywiście w Warszawie, i transmitowane będą one na naszej antenie. Oto program. O godzinie 16.50 przed Pałacem Prezydenckim zaplanowane jest wystąpienie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy. Po nim nastąpi odsłonięcie na placu prezydenckim tablicy poświęconej świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. O godzinie 19 w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela rozpocznie się msza święta w intencji ofiar katastrofy, a przewodniczyć jej będzie metropolita warszawski, jego eminencja ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Wcześniej odbędzie się koncert chóru Archikatedry Warszawskiej. Po Eucharystii spod katedry wyruszy marsz pamięci przed Pałac Prezydencki. Całość obchodów zakończy o 21.00 apel jasnogórski i wystąpienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Raz jeszcze zapraszamy do udziału w tych uroczystościach. Tego dnia bądźmy razem. Radio Conchita. Radio Tok FM, Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. Motto dnia. Przeto upodobało się Bogu zbawić świat przez głupie zwiastowanie. No, głupi to są wszyscy. Piramida głupich jaśków. Chciwość, pazerność. Tutaj jak Janek Witek umarł, proszę Państwa, to od razu następnego dnia w zamku były wolce. W dolnym zamku były bolce, w górnym były drupy. Dolny zamek, klucz do niego, prawda? Dolny zamek, górny zamek, złoty, prawda? Były druty na górze. Także proszę Państwa, mobbing, stalking, utrudnianie, tak jak kiedyś na terenie kościoła parafii rzymskokatolickiego, bo tu jest Saska Kępa, umierała babcia Felcia, to zaraz za Konince leciały. A tu leci spółdzielnia Sław. Przecież to nie jest ich mieszkanie. Jest mieszkanie prywatne, jest mieszkanie własnościowe i nawet toczy się przed nami pierwszy temat. Witam serdecznie na spadek Radia Maryja pana posła Andrzeja Jaworskiego z Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Szczęść Boże, panie pośle, witam gorąco i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Panie pośle, dzisiaj kolejny dzień procesu w sprawie Amber Gold. Obrońca Marcina P. kwestionuje, że Amber Gold było piramidą finansową.
różne rzeczy słyszymy od obrońców, od prawników, natomiast kiedy jest do czynienia sytuacja, która spowodowała, że tyle tysięcy osób straciło bardzo często cały majątek swojego życia, kiedy przez tyle lat służby państwowe pod rządami Platformy Obywatelskiej i PSL-u nie były w stanie w żaden sposób doprowadzić do ukarania winnych tej sytuacji. Kiedy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ta firma w sposób ewidentnie korupcyjny dostawała różnego rodzaju pozwolenia, różnego rodzaju zgody, bo jeżeli za czasami zgodą na postawienie ogrodzenia czeka się miesiącami, a tutaj zgody na uruchomienie linii lotniczej były de facto z dnia na dzień wystawiane. I mecenas mówi, że nie mieliśmy tutaj do czynienia z piramidą finansową i wszystko było legalnie, to obawiam się, że jest to tylko i wyłącznie już gra, która ma iść w kierunku przedawnienia. Na szczęście do tego nie dojdzie. I warto przypomnieć naszym słuchaczom dzisiaj, co działo się i kto jest odpowiedzialny za tą wielką aferę. To trzeba nazwać aferą i to poważną aferą. Panie pośle, około 3 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, zaledwie około 3 tysięcy odzyskało swoje wpływy, lokaty, które złożyło w Ambergold, natomiast 19 tysięcy klientów poszkodowanych na kwotę niemal 291 milionów złotych. I to wszystko działo się za przyzwoleniem, za pełną akceptacją państwa polskiego, czyli rządów Platformy Obywatelskiej i PSL. Zawsze, kiedy powstaje jakakolwiek firma, która wchodzi na rynek medialny, kiedy zamieszcza reklamy, kiedy daje różnego rodzaju ogłoszenia prasowe, to stara się uwiarygodnić. Uwiarygodnić w sposób taki, że zaprasza znane osoby, zaprasza polityków, którzy mają za zadanie pokazać, że z tą firmą wszystko jest jak najbardziej w porządku i te osoby, które pojawiają się wokół tej firmy, stanowią taką swoistą funkcję ambasadora tej firmy. Tutaj od samego początku mieliśmy do czynienia z czymś niesamowitym, że w bardzo krótkim czasie w wielu lukratywnych miejscach wielu polskich miast pojawiają się oddziały świetnie przygotowane, na które wydano olbrzymie pieniądze. W mediach wokół tej firmy pojawiają się ważne osoby życia politycznego. Widzieliśmy zamieszanie z Lechem Wałęsą. Widzieliśmy samolot, który w barwach LTX, który był ciągnięty przez polityków Platformy Obywatelskiej, prezydenta miasta Gdańska, marszałka województwa pomorskiego, wielu ważnych członków Platformy władz regionalnych i krajowych. I te osoby pokazywały, że jest to coś, co jest warto, aby w to inwestować, żeby wokół tego było głośno. I w związku z powyższym dochodzi do sytuacji, kiedy także urzędnicy, widząc, że mamy do czynienia z firmą, która ma takie poparcie, bo przecież to nie jest tak, że zakładamy sobie byle jaką firmę i na otwarciu tej firmy mamy prezydenta miasta, czy mamy marszałka województwa, czy mamy innych ważnych polityków i nie dość, że oni są, to jeszcze biorą udział w bezpośredniej akcji medialnej, bezpośredniej akcji reklamowej. Więc zaczęła się kręcić spirala, która pokazywała mieszkańcom naszych miast, że no warto się tutaj zastanowić, warto wejść, warto przeczytać i warto na tym zarobić. A instytucje państwa, które powinny to kontrolować, osoby w urzędach, którym powinny się zapalić czerwone światła,
w żaden sposób nie reagowały, w żaden sposób nie ostrzegały, bardzo często zaniechając robienia rzeczy, za które były odpowiedzialne. Panie pośle, w sumie Marcin P. został oskarżony o 4 przestępstwa, Katarzyna P. o 10. Grożą im kary do 15 lat więzienia i działo się to wszystko w państwie prawa, więc pytamy się o to, o czym pan poseł przed chwilą mówił, o właściwe funkcjonowanie organów kontrolnych, chociażby tych organizacji finansowych, które no, powstały nie wiadomo skąd na rynku finansowym w Polsce. Niedobry czas. Dokładnie tak. I to jest. Oni myśleli, że te miliardy to będą wyciągać tak, wiesz, bez końca. Że bezpośredni sprawcy całej tej afery będą ukarani jest ważne, ważne dla funkcjonowania systemu sprawiedliwości, ale ważne jest także to, aby te osoby, które przymykały oko, które nie realizowały swoich obowiązków, które świadomie lub nieświadomie przyczyniły się do tego, że te kilkanaście tysięcy osób straciło czasami cały swój majątek, także zostali ukarani. Także zostali ukarani, aby nigdy więcej podobne afery się nie zdarzały i żeby... Żeby się nigdy to już więcej nie zdarzało, oczywiście. Funkcjonuje praktycznie, a nie tylko teoretycznie, jak nie mówili to niektórzy politycy Platformy Obywatelskiej, że państwo bierze odpowiedzialność za to, co w państwie się dzieje, i że władza służy obywatelom i pomaga obywatelom, a nie służy i pomaga tym, którzy chcą Polaków oszukiwać.